Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym roku parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w osiedlu Szklane Domy 7 obchodzi swój jubileusz 40-lecia istnienia. Inicjatywa budowy kościoła, powstania parafii na Szklanych Domach rozpoczęła się od krzyża, który znajduje się obecnie przy bloku szwedzkim w osiedlu Szklane Domy. Krzyż został postawiony przez mieszkańców Bieńczyc i Mogiły w 1880 roku. 10 czerwca 1983 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski w obecności ojca Opata z Mogiły erygował nową parafię w osiedlu Szklane Domy 7 ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Ja byłem w tym zespole, w tym komitecie do spraw budowy kościoła między innymi i w tym czasie oczywiście też były, że tak powiem, wsparcia Solidarności Hutniczej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarności, gdzie również tuśmy się spotykali, jeszcze były baraki, wtedy jeszcze kościół nie był wykończony całkowicie. Ojciec Niwart Karcznia bardzo nas wspierał w tych działaniach, wspierał Solidarność. Powstało później tak zwane Duszpasterstwo Hutników, gdzie również było bardzo mocno wspierane spotkania z prawnikami dotyczące obrony ludzi Solidarności w tym czasie, kiedy byli prześladowani, kiedy byli zamykani. Przykładowo tu przyjeżdżali z różnych stron prawnicy, mecenasi, między innymi świętej pamięci Jan Olszewski też przyjeżdżał tutaj i wielu, wielu innych. Od początku istnienia parafii ojcowie pracujący tutaj w parafii, ojcowie cystersi, byli mocno zaangażowani w pomoc, w pracę, w życie ludzi tworzących tutejszą społeczność. Przy parafii do dziś istnieje parafialny zespół charytatywny Caritas, istnieje świetlica dla młodych, która daje im miejsce i czas, by się spotkać, by udzielić pomocy w odrabianiu zadań domowych, lekcji, nauki. Przy parafii obecnie jest założone przedszkole dla maluchów, działa przy parafii również szkoła branżowa dla młodzieży, szkoła zawodowa. I oprócz tej działalności szkolnej, katechetycznej, ojcowie prowadzą również poszczególne grupy w parafii, które pomagają ludziom w odnajdywaniu drogi do Pana Boga. Moja pasja do motoryzacji tak naprawdę zaczęła się od dziecka. Od samego początku interesowały mnie samochody, samochodziki, no i ogólnie temat motoryzacji. Aktualnie jedziemy Lincolnem Town Car z 1986 roku, jak dobrze pamiętam, czyli auto rok młodsze ode mnie. Trochę szkoda, bo zawsze marzyło mi się posiadanie auta starszego od siebie samego. Mam wspólnika do tego pojazdu. Ten pojazd tak naprawdę jest autem kanałowym. Prowadzę kanał z Pawłem Janickim o nazwie Luz Bladers TV, w którym opowiadamy o naszych przygodach motoryzacyjnych i rajdowych, bo tak jak wspominałem,
Jestem kierowcą rajdowym, licencjonowanym kierowcą rajdowym, młodym, z małym doświadczeniem, ale już jednak startującym. No i właśnie na tym kanale między innymi opowiadamy o naszych przygodach rajdowych, moich i Pawła, ponieważ Paweł jest moim pilotem i mentorem. W racji zawodu Paweł jest instruktorem doskonalenia techniki jazdy. Paweł przy okazji szkoli mnie w tym kurszcie rajdowym, więc jest tak naprawdę ma dwa zadania. Nie tylko, że mnie pilotuje, to jeszcze doskonala moją technikę rajdową jazdy, więc jak wejdziecie na nasz kanał i zobaczycie relacje z któregoś z naszych rajdów, to zobaczycie, że biedny Paweł nie dość, że mnie pilotuje, to jeszcze w czasie naszego rajdowania udziela mi ważnych wskazówek, więc to jest taka w sumie niecodzienna rola Pawła, bo rzadko się zdarza, żeby pilot był też mentorem kierowcy rajdowego, a w naszym przypadku tak jest. Odwiedzamy ludzi, miejsca z pasją związani z motoryzacją. Na pewno dla fanów motoryzacji jest to taki ciekawy materiał, gdzie można zobaczyć dużo ciekawych rzeczy, więc zapraszamy serdecznie.